Dzień dobry, z nami Paweł Innocent Mosek. Witam. Witaj, grupa za nami. Czy to się zaskoczyło? Myślę, że zbyt dużego zaskoczenia nie ma w drużynach, które awansowały. Myślę, że na tej Luminosity i Navi to były takie jakby pewniaki w tej grupie. Jedynie co mnie zaskakuje to to, że faktycznie Luminosity wyszło z pierwszego miejsca, a Fnatic z drugiego. Spodziewałem się bardziej zamiany tych miejsc, ale no, był bliski mecz między tymi dwoma drużynami i to przeważyło o tym, że właśnie Luminosity weszło już do półfinałów pierwszego miejsca, a poza tym chyba nie ma zbyt wielkich. No właśnie, powiedziałeś o Fnatic, przegrana z Navi i bardzo wyrównana gra z Mouse i NiP. Czy to jest koniec dominacji, czy zachwianie Fnatic? Jak to ocenić? Myślę, że patrzymy na fazę grupową, gdzie mecze są BO1 i tak naprawdę myślę, że Fnatic nie pozwoliłoby sobie na odpadnięcie w grupie, więc tak naprawdę tymi wynikami nie można się wzorować i patrzeć na to, że to może być jakiś koniec dominacji, bo oni zawsze w grupach mają jedno potknięcie, może czasem nawet dwa, jeżeli jest taka możliwość. I myślę, że nie znaczy to nic złego, jeśli o tę drużynę chodzi. Forma NiP z wczoraj i co dalej za drużyną? NiP. No myślę, że zagrali całkiem solidny turniej. Pomijając pierwszy mecz, który przegrali z Mousecross bodajże do 8. No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu źle weszli i też mieli na pewno troszeczkę stresu, bo to jest ich pierwszy turniej offline w nowym składzie. Ale reszta wyników była całkiem zbliżona, co prawda myślę, że nie cieszy ich wygrana z Mongols i tylko z Luminosity w meczu tak naprawdę o nic, bo ani jedni nie mieli szans na awans, a drugim i tak to nic nie szkodziło. Ale reszta wyników była bardzo, bardzo blisko i grali całkiem dobrze, więc myślę, że nie ma co na nich stawiać jeszcze krzyżyka. Jasne. Dalej, jeżeli chodzi o Niko, wczoraj naprawdę świetne mecze, świetny styl, no ale mocno przeszło. Co o tym powiesz? Znaczy, patrząc na Niko, to wydaje mi się, że to jest najlepszy gracz indywidualny w ogóle na świecie w tym momencie. Jeżeli na pewno zasługuje na szansę w lepszym zespole niż Mousesports, bo umówmy się, że głównie drużyna Mousesports polega na tym, czy Niko gra jak Bóg, czy troszeczkę gorzej. No ale tutaj się potwierdza tylko to, że osoby nie grają, a gra cała drużyna i jeżeli nawet jedna osoba gra niesamowicie, to potrzeba troszeczkę więcej do tego, żeby zwyciężyć. No i tak właśnie było w kilku z tych meczów, które rozegrała Mousesports. No i ciężko powiedzieć. Myślę, że z samego wyniku powinni być zadowoleni, ale jednak brakowało głównie im snajpera. Myślę, że Krizzy nie podołał na tym turnieju, nie wiem co było przyczyną, ale myślę, że snajper na pewno, jakby on był aktywny tak jak jest zawsze, to byliby na 100% spojrzeli. Opowiedz mi właśnie inna drużyna, gdzie byś go widział ewentualnie? Niko od zawsze pasował mi do Face, tylko co prawda nie wiem za kogo w tym momencie, bo mają już skompletowany zespół. Niby mógłby być to technicznie Fox do wymiany, ale myślę, że oni sobie dobrze żyją ze sobą i fajnie im się współpracuje, więc wątpię, żeby jakiekolwiek zmiana miała sens w tym momencie. No i tak szczerze mówiąc, jeszcze chciałem kiedyś zobaczyć na testach do NiPu przed tym, jak właśnie doszedł Pyt, ale no niestety tak się nie stało. Chcieli zrobić zupełnie szwedzki zespół. No i na razie musi grać w Mousesports. Co Jasne. Będzie później, zobaczymy. Co dalej z playoffami? Jak poradzi sobie Fnatic, Luminosity, Navi? Nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby Luminosity trafiło w playoffach, w sensie w półfinale na Fnatic, ale wtedy już to będzie moja druga predykcja do tego meczu. Myślę, że Luminosity sobie nie poradzi. Myślę, że mają szansę wygrać turniej, ale nie mogą trafić na Fnatic. Myślę, że to będzie zbyt duży przeciwnik dla nich. Rozumiem, to twoje. Że jeżeli Fnatic potknie się z kimś innym, to Luminosity ma wielkie szanse na wygranie tego turnieju, bo grają naprawdę najbardziej zorganizowanego CS-a w tym momencie i żadnej drużyny nie ogląda się tak przyjemnie jak ich. Więc myślę, że mają całkiem dużą szansę na zwycięstwo, a jak nie oni, to Fnatic. Okej, właśnie top 3 turnieje. Reasumując. Top 3 turnieje. Stawiałbym mimo wszystko na Fnatic na pierwszym miejscu. Myślę, że muszą trafić na Luminosity w półfinale, więc drugie miejsce może Astralis i trzecie właśnie obstawiałbym Luminosity. Dziękuję bardzo. Tyle Innocent. Do zobaczenia.